Rośnie liczba chorych na koronawirusa. Sytuacja jest bardzo poważna. Do szpitali trafia coraz więcej pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby. 32 tysiące nowych zakażeń i 151 zgonów to dzisiejszy bilans epidemii w Polsce. Polacy chorują ciężej. Wielu pacjentów z COVID-em trafia do szpitali już w stanie ciężkim. W przypadku zagrożenia życia i zdrowia powinniśmy od razu wzywać pomoc. Dziennie karetki wyjeżdżają nawet ponad 10 tysięcy razy. Czterokrotnie zwiększyły się wyjazdy do pacjentów z koronawirusem niż to było jeszcze miesiąc temu. Także ponad trzykrotnie zwiększyły się wyjazdy do pacjentów, u których saturacja poniżej jest 94%, czyli pacjentów, u których te płuca widać są już zajęte, że coraz gorzej oddychają. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Krytyczna sytuacja jest na Śląsku. W ciągu doby wypełnił się uruchomiony w poniedziałek w Pyrzowicach drugi szpital tymczasowy. Pacjenci ze śląskich szpitali są przewożeni do innych województw. Odbywa się to z wykorzystaniem transportu sanitarnego lub zespołów ratownictwa medycznego oraz drogą lotniczą. Do końca tego tygodnia będzie przetransportowanych blisko 170 pacjentów z całego Śląska. Stan gotowości, zostały postawione wszystkie na południu załogi lotniczego pogotowia ratowniczego. One z trybu takiej pracy standardowej przechodzą do trybu 24-godzinnego, czyli całą dobę. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Opozycja z kolei w środku trzeciej fali pandemii składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez szefa resortu zdrowia. Powód to według Koalicji Obywatelskiej zbyt późna reakcja rządu na brytyjską odmianę koronawirusa w porównaniu do innych europejskich krajów. Składamy ten wniosek nie żeby kogokolwiek rozliczać, bo czas na rozliczenia tego, co zrobił rząd PiS-u, przyjdzie później. Składamy, żeby dać jasny sygnał, że nie będzie zgody na zaniechania i PR. Musi być realna walka z pandemią. Mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Z kolei premier Mateusz Morawiecki gościł dziś w szpitalu tymczasowym we Wrocławiu. Szef rządu zapowiedział przekształcenie części szpitali tymczasowych. Jak wreszcie zwalczymy tę okropną, fatalną trzecią falę, a jesteśmy bliżej tego dzięki procesowi szczepień. Procesowi szczepień, który się coraz szybciej rozkręca. To wtedy część szpitali tymczasowych będziemy chcieli przekształcić w szpitale rehabilitacji po-covidowej. Takich miejsc potrzebują ci, którym udało się zwalczyć wirusa. Wiele osób boryka się bowiem z powikłaniami po-covidowymi.